Hey there, buddy. It's just me again. Came into my mind last night, so I'm just checking in. It's been far too. Hej, moi drodzy, witam się z wami w kolejnym vlogmasie u mnie na kanale. Ostatnio jest mnie tutaj dużo rzadziej, ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale wiecie, jak zaczęłam tą pracę, no to przychodzę i zawsze jest coś w domu do zrobienia. Też dzieci bardzo mnie oczekują, bardzo się cieszą, że wróciłam, więc wiadomo, że muszę też im poświęcić ten czas. Także musicie mi wybaczyć. Ogólnie to chciałam podziękować i przywitać nowe osoby u mnie na kanale, bo widziałam, że tam kilka osób się pojawiło, także jest mi bardzo, bardzo miło. Ja zazwyczaj na wieczór sprzątam kuchnię, ogarniam po takich, wiecie, tutaj śniadaniach, obiadach i tak dalej po całym dniu, bo ja lubię mieć rano czystą kuchnię, wejść, szczególnie jeżeli teraz jeżdżę na rano do pracy, to lubię wejść do czystej kuchni. No i co, miałam też powiedzieć, że ostatnio też przestałam nagrywać tak te food haule, które Wam nagrywałam, zakupy i tak dalej. Nie wiem, czy chcę, bo jest mi to przez pewne osoby bardzo po prostu wytykane, to co kupuję i tak dalej. Więc nie wiem, czy jeszcze chcę to robić, przynajmniej nie na razie, ale zobaczymy. Dzisiaj byliśmy w Carrefourze, bo właśnie musieliśmy kupić mleko, jajka, więc zrobiliśmy takie małe zakupy spożywcze. O ile. I w sumie nic takiego nie kupiliśmy. Znalazłam tylko noga, jedna brakuje. A wydaliśmy 110 zł, no ale pampersy same 25 zł, nie? Lilka mi troszkę przerwa i straciłam wątek. W każdym bądź razie będziemy teraz, skończę sobie tutaj sprzątać i będziemy wyciągać mój kalendarz adwentowy, bo mam tam pewnie ze 4, na pewno mam okienka zaległe, jak nie z 5. Teraz tak mniej więcej wyciągam po 4 okienka i prawdopodobnie do niej na kanał będziemy otwierać kalendarz z kulami do kąpieli, bo byłam wczoraj, bo dzisiaj miałam wolne. Wczoraj byłam w Action, bo szukałam rękawiczek takich, wiecie, narciarskich, ortalionowych dla Remika i nie ma nigdzie. Po prostu mówię, tyle śniegu spadło, że chyba wszyscy kupują rękawiczki dzieciom. Nie ma nigdzie dla Remika, więc słabo, słabo. Będę musiała zamówić prawdopodobnie przez internet, tylko że mu nie przymierzę i to też takie, wiecie, w żadnym sklepie nie umiałam znaleźć. Weszłam też do Action, tak szybko przeleciałam i znalazłam kalendarz adwentowy. Był w fajnej cenie na promocji, wyprzedaży, no bo już w sumie, wiecie, blisko świąt, ale 12 okienek, 12 okienek kul do kąpieli. Wzięłam to Lilce, bo ona mi tak cały czas smęciła, że ona by chciała inny kalendarz też, nie tylko ze słodyczami, z tymi czekoladkami, że kuzynki już mają tam jakieś psim patrolem, czy ze świeczkami, a ona nie ma. Mówię, dobra, wezmę, bo była fajna cena, wezmę jej to. Także jeżeli macie ochotę zobaczyć, to zapraszam do niej na kanał. No i poza tym nic takiego nie kupiłam. Tutaj jeszcze kupiliśmy taki duży płyn do kąpieli, bo się nam kończył w Carrefourze. On bardzo ładnie pachnie, kompleks witamina A, E, F, gliceryna i on jest taki mega duży, litrowy i on był po 8 zł. Jakoś tak w tym przedziale. No i pampersy, a tak to kupiliśmy tam parę rzeczy takich spożywczych i nic więcej. Ostatnio też staram się dużo oszczędzać na tej spożywce, bo też nie trzeba, wiecie, dzieci podostawały tyle słodyczy na Mikołaja, że jeszcze tego mają ho, ho, ho na zapas, także na tej spożywce staram się oszczędzać. Dlatego, że też, wiecie, te prezenty, nie? Świąteczne. Nie wiem, czy Wam mówiłam, czy nie mówiłam, my naszym dzieciom nie robimy w ogóle prezentów, nie kupujemy, bo jeszcze Lila ma w grudniu urodziny, tak się złożyło. Poza tym, wiecie, oni dostają prezenty od jednej babci, od drugiej babci i od dwóch cioć, więc moim zdaniem to jest zdecydowanie i tak za dużo, więc jeszcze od nas prezenty są niepotrzebne, jest to niepotrzebny wydatek, więc my naszym dzieciom nie robimy prezentów.
A jeżeli chodzi o urodziny Lilki, to po prostu robię jej urodziny na sali zabaw, z tym, że będzie miała prawdopodobnie dopiero w styczniu te urodziny. No na pewno będzie miała w styczniu po nowym roku, bo teraz już to nie uda. Jezu, zdarzy właśnie za dużo wydatków, a wiadomo, sala zabaw no nie jest najtańszym wydatkiem, ale chcę, bo wiem, że ona z tego będzie się bardziej cieszyła niż z prezentów. Dla niej jest ważniejsze takie, wiecie, spotkanie z koleżankami, spędzenie czasu z nimi i takie wspomnienia, które potem są fajne z tym związane, niż prezenty, bo to jest, wiecie, to jest rzecz, nie? I bardzo fajnie. Ja się cieszę, że ona ma takie podejście. No ale jest mój chrześniak, mojej przyjaciółki syn, jest moja chrześnica, no więc im już trzeba zrobić te prezenty pod choinkę, więc jednak jakieś te wydatki są. Także próbuję, wszystko sobie notuję w kalendarzu, tak jak kiedyś Wam mówiłam w filmiku o planowaniu mojego budżetu, wszystko sobie tam zapisuję i staram się mieścić, nie wydawać na głupoty tych pieniędzy, bo szczególnie, że no ja pierwszą wypłatę dostanę dopiero w styczniu, więc dlatego stąd też te urodziny Lilki, sala zabaw przeniesiona jest dopiero na styczeń. Że się troszkę rozgadałam, bo już widzę, że mam dużo nagranego, ale wiecie, ja teraz jak tak rzadziej nagrywam, to mam Wam tyle do powiedzenia, tyle Wam chcę powiedzieć i się podzielić wszystkim, że no musicie mi baczyć, że te vlogi też będą takie troszeczkę teraz gadane, ale po prostu no jestem taka i chcę się też z Wami dzielić tym, co myślę i co się u nas dzieje. It's been far too long now. Otwieramy kalendarz mój, bo mam dużo zaległych okienek, także Lila mi tutaj pomaga. No i tutaj niestety przy ostatnim otwieraniu niestety mamy tutaj urwane niechcące, bo ja to chciałam zawiązać, a tutaj było trochę przekręcone i tego nie zauważam. I to tak się urwało. Więc... Dobra, dawaj. Raz. Dobra. Ale już też poturbowane. Na 14. Jezu, ja nie pamiętam. Tu. Tu ja chyba wiem, co to jest. I to jest chyba mydełko, tak, to jest mydełko. A tu pisze... No ładnie pachnie. To już zapiszę Wam sama. Takimi perfumami. O nie, nasze najgorsze wepchane. Jak się nie da wyciągnąć. Czekaj, pomogę Ci. Oh my God. To jest taki chyba balsam do ciała, czy coś. Patrzcie, to są kawałki owoców. To nie jest jakaś maseczka albo peeling? Łagodzący peeling do ciała, no. Jeszcze widzę 18. Nie, a propos. To będzie o wilku. Peelingi to ja tak średnio lubię. Nie jestem jakąś fanką jest... peelingów. Dobra, mama, dawaj dzisiaj, dalej. A propos, ja już wiem, że to jest kapsuła do kąpieli. Skąd wiesz? Bo były te tak, bo były w cukierkach i to była w cukierku. Wy macie tyle kapsuł, że może jedno ja sobie zużyję w końcu. Są te pachnące. One są boskie. Była ta różowa. No, pachniało na całą łazienkę, a taka mała, no nie była. No, naprawdę i przepięknie pachną. Bardzo. Jestem ciekawa, czy można samą taką kapsułę dostać do Gasia. Jak coś tu bym ten przyszła mama, się i zobaczyła, bo naprawdę jutro, mega. Nie? 19 za jutro, nie? No wyciągaj. 19 to jest dzisiaj. 20 za jutro. Wyciągaj 19. 19 dzisiaj? Tu mamy 1, 2, 3. A nie 20? 19. 4 dni do świąt. 5. Sorry. Świeczuszka. Była wcześniej pomarańczowa, teraz jest różowa. To do Twojego pokoju będzie. Ten Koko biega. Pachnie. Cześć Koko. Ja już otworzyłam 20 jakby. Cześć. Cześć. To jakaś zabawka od Remika. Cześć. Cześć Koko. I... Pokaż, pachnie. No, czekaj. Ja myślę... Wow, pachnie. Ja dzisiaj jestem po prostu tego... Strasznie jak perfumy, fajnie. Happy Christmas from me to you.
Moi drodzy, ja się chciałam z wami tylko pożegnać, bo jest już kolejny dzień. Ja już mam szwy z dziąseł zdjęte, wszystko się ładnie goi. Pan doktor powiedział, także ok. Mam nadzieję, że taki vlog też wam się podobał. Następny już pewnie będzie ze świąt, bo wątpię, że w międzyczasie coś mi się uda nagrać, bo codziennie pracuję, nawet w Wigilię. Także do następnego i trzymajcie się, pa!